Krzysiek do tego zabiegł na barany iść. Ty cwaniaku zasłania. Proszę? Co tam pszczoła robi? Pszczółka robi. Znowu, tyle rzeczy z Dawidem, że opierdzielę. Już, idź. A zapalić ze mną? Ale ja mam tylko łódź. Nie chcesz? Ale Ryszard prowokuje mnie. Nie będzie mi tu źle. Miśka, dałem to mięsko, bocie. Co jest, k***a? Miśka, bocie. O Boże. To jest Cola Zero, to jest Hop Cola. Wyjątkowo. Boże. A w ogóle dzisiaj mi się śnił Elden Ring. O, śnił mi się Elden Ring, że gdzieś jest jakiś ukryty poziom, że się wchodzi do wieży i tam ta niebieska babka, jak ona miała, Renala, ta w kapeluszu takim, to że normalnie z nią się bijesz i ona na koniu jeździ. Kurwa, miałem taki sen. Uderzył ciebie i twoją mamę kiedyś. Ale nie musisz mówić tego, co ci, że mrugniesz. Mrugnie, jak mrugniesz, to wystarczy. Jak się boisz powiedzieć, to mrugnij, że tata ci kiedyś uderzył. Zamknij mordę, Lisu. Dobra, Dawid. To tak, to coś z tym robić. Ma coś z tym zrobić, że tata cię kiedyś bił. Jeżeli ma coś z tym zrobić, to pomachaj do kamerki. Murem za Dawidem! Dzieci! Jeżeli twój tata robił groźby karalne w stronę twoją, to kiwnij głową. Dwa razy do przodu. Nie do tyłu, debilu, nie do tyłu, tylko do przodu. Jak do tyłu, kurwa? Jeśli pan twój tata bił Miszkę, zrób tak dwa razy w lewo. Nie. Jeśli zabił słonecznika, mrugnij kilka razy, mrugnij. Co? Jeśli zabił słonecznika, mrugnij kilka razy. Dzień dobry. Dobry. Kotek? Dobry wieczór. Wyzywali Ryszarda. Siema, Rysiek. Ty, Rysiek, to ty k***a na barany idź. Ty, cwaniaku zasrany. Proszę? Wiesz, k***a, szczeniaku, weź zablokuj tego chuja. Co powiedział? Ty, zamknij to w pi***. Lamusie je. On wyszedł już. Jest dalej, widoczny, jest tutaj! Już, no zbanowałem. Dawid, żeby twój tata nie miał do nas pretensji, tylko do tego gościa. Wyszedł. Ja pierdzielę. Masterchef. Widzopies! Ty, jasna koszulka z Dragon Balla. Ale fajna, ale jaja. Jest Goku na koszulce. Słuchajcie, już jestem, robię obiad. Robię własnoręcznie obiad, widzowie. Wow, własnoręcznie obiad. Robię własnoręcznie obiad, powtarzam, robię własnoręcznie obiad. Pod mięso kupiłem, podpróżam mięso, powtarzam, podpróżam mięso z sosem słodko-kwaśnym. I do tego będzie ryż, widzowie. Powtarzam. Podsmażam mięso krojone z sosem słodko-kwaśnym. Powtarzam, ze sosem słodko-kwaśnym
i gotowuję mięso, podpróżam mięso ze sosem słodko-kwaśnym i gotuję ryż. I gotuję ryż, widzowie. Gotuję ryż. Kurwa, Dawid robi lepsze dania niż mamon. On tylko ten suchy chleb umie zjeść. A Jasper jakiś, kurwa, kurczak, jakiś sos, jakiś ryż, coś tam. Podpróżam mięso ze słodko-kwaśnym sosem i do tego będzie ryż jeszcze. Widzowie, gotuję was ręcznie obiad. Więc czekajcie, zaraz przyjdę, widzowie. Wow. Właśnie zjadłem całe opakowanie leków nasennych, już się nie zobaczymy, okej. Co to za wiadomość, kurwa, od widza? Na czacie, o co chodzi? Dobra, i masz bana za to napisanie na czacie, żegnam. Ale przeczytaj wiadomości na chacie YouTube od Słonecznika. Ale Kotek z Discorda, on teraz mi napisał na czacie, że wypił całą opakowanie leków na sen. Siema. I za to, co napisał na czacie, na moim live, na YouTube, dostał ban. Ban. I zaczął pisać Słonecznik z Discorda. Jakieś głupoty na czacie. Kotek z Discorda. Że użył całe opakowanie leków nasennych. I za to dostał na moim live, na YouTube. Dobra, ja wracam do pracy niestety, bo szef mnie opierdolił, że nic nie robi i że mi nie zapłaci. Ja wrócę o 20 do domu, to zagramy w łańcuchy, a Słonecznik chyba chce popełnić samobójstwo, ale nie wnikam. O kurde. Chce popełnić? No Kotek z Discorda, on chyba chce popełnić, bo zużył całe opakowanie leków nasennych. Tak napisał na czacie. Na moim live. I za to dostał ban. Przestań, na... co się Kotek zrobił? Kotek, nie, kolega, użył całą tabletki. Jak się nazywa? Słonecznik, użył całe opakowanie leków nasennych i pisze o tym Kotkowi. No Kotek z Discord. Ojeny. Mówi się trudno jednego Słonecznika mniej, takie życie bywa mylące, takie życie, że Słonecznika już nie będzie, takie życie. Nawet kurwa Kotek z Discorda, nie zaczynaj pisać takie głupoty na czacie, bo zaraz ci odbiorę moderatora i dostaniesz na moim live, na YouTube, ban. Dawid, Słonecznik do mnie pisał, że te leki połknął nasenne, całe opakowanie leków nasennych połknął i wódką popił. I się do mnie nie odzywa już od tamtej pory, jak mi to napisał. Mnie też. Nie odpisuje mi w ogóle. Napisał mi na czacie, że wziął całą dawkę leków, leków nasennych i popił i poszedł i powiedział, że będziesz mnie miał na sumieniu. Będziesz mnie miał... To prawda. A czemu ludzie na czacie u ciebie piszą, że Słonecznik umarł? Serio umarł? Dzwonię do szpitala. O chuj. To jest fake! To czekaj, dzwonię do szpitala, się dopytać. Czekaj, przeczytać ci? Dają co? Żeby piszą Słonecznik i płaczą całe motki na czacie. Fizios, bardzo dziękuję. Pierdolnięci? Psychiczni w chuj, tak? Nad śmiercią Łazarza. Boże, ty amen. Nad śmiercią Łazarza. Słonecznika. Proszę nie, pan nad śmiercią Słonecznika. A widzisz, co jesteś, kurwa? Wydaje mi się, że miłość Ryszarda, Ryszard. Słuchaj nas, panie. Halo, dzień dobry. Boże, ty dawałeś grzech od... Cicho, kurwa, dzwoni cię zapytać. Cicho. Halo, dzień dobry. No, ja słyszałem, że mój kolega tam trafił, bo się tabletek najadł i podobno jest ciężko z nim. Jak to? Pani sobie żartuje chyba. No. O chuj. O kurwa.
Umarł. Żartuję sobie, pani. Nie gadam przez telefon, kłamie. Naprawdę? Nie żyje. A poszał chuj. Kłamie, kłamie, będzie on kiskał. O, i nawet jest papieros toaletowy. Dalej. Ale kiedy to się stało? 30 minut temu? Dobrze, dziękuję. O Boże, umarł. Słonecznik nie żyje. O, ja zaraz przyjdę, nie chcę na razie z nikim gadać. Patrzcie na Dawida, patrzcie na Dawida. Ale ja. Dobrze mu. Co jest, kurwa? Co jest? O co chodzi? Wysłuchaj nas, panie! Rakie. Może ty dawałeś dziego pokutującym. Prowadź naszego słonecznika z Discorda do nieba! Jak wygram w konkursie, odbieram Isaaca i daję Mamonowi. O, dobry pomysł. Nie będzie już miał żadnych tych wymówek. Wysłuchaj nas, panie! Ej, Dawid, może zrobimy pogrzeb słonecznika w Minecrafcie? Dobrze mu. Kapok, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Dobra, jestem. Dobrze mu. Ej, bo kurwa, ogarnij się, człowieku. Słonecznik to był, Guzo, kurwa, najlepszy kolega, kurwa, ty tak gadasz o nim. Guzo, bo jest inicjatywa, żeby zorganizować pogrzeb słonecznika w Minecrafcie. Słonecznik by tego chciał. Co daj, to robiłem pogrzeb słonecznika. Zemściłem cię na słoneczniku, a już zemstę dopełniłem. Ja się zemściłem na Ryszardzie jebanym alkoholiku. No ja bym cię zabił. Ktoś mi kolegę obrażał, kurwa. Człowieku. Kolega mi słucha. Na nim cię zemściłem. Rysie kopnął miszkę. Ja pierdolę, tragedia, o Boże, masakra. Co daj, robimy pogrzeb słonecznika w Minecrafcie, czy nie? Guzo kłamie, nie dzwoni do żadnego szpitala, tylko kłamał, że dzwoni i specjalnie chuja was, robi was chuja, niegrzecznie mówiąc i kłamie, że dzwoni do szpitala, a naprawdę nie dzwoni, tylko mówił tak sobie. Mam ci, kurwa, pokazać listę tych kontaktów? Stary, jak Damian Pszczoła. Błagam ci, raz ci powiedz prawdę, nie kłam. Mam ci pokazać, kurwa, listę, kurwa, kontaktów, zaraz cię zbanuję za to, że pierdolisz farmazony, człowieku, na mojego, kurwa, kolegę najlepszego, kurwa. To wszystko, kurwa, przez ciebie się to, kurwa, stało. Nie będę, kurwa, teraz z tobą rozmawiał, bo gdyby nie ty, kurwa, to on by tutaj z nami siedział teraz. Idę stąd, kurwa. No, Dawid teraz wyjdzie z Discorda. No, super. Jacek, z bardzo dziękuję. Dawid, jak już wyjdziesz, to nie dostaniesz rangi. Bez sensu, no, stop. Wychodzisz, chodzisz. Z Discorda, inaczej to zrobię. Dobrze mu, już go nie ma. Ty się, kurwa, to nie jest śmieszne, jebany debilu. Ty, kurwa, nie czaisz, że to nie jest śmieszne? No ja bym cię zabił! Nie, wujcik, masz perma, kurwa, za to, że twój tata kopie miśkę. Nie banuj go, zostaw go. Nie, będzie pisał, że słonecznikowi dobrze tak pojebał go. Dobrze mu. I kłamie i gada bzdury, że słonecznik... Kurwa, nie wiem, że minuta ciszy jest, typie. No tak, wiem o tym, że nieprawda, dlatego że powiedzieli, posłuchaj mnie. Lecznik nie żyje, ten menel nie żyje, o ty menelu. Słonecznik powąchał nóż. Damian Pszczoła incydent. A co kazu, to jest nieprawda?
tą żonę prawdę jej pokażę, to każdy się rządzi jej i ktoś kłamał, to będzie tu, nie? I to nie wiem. Co ty kopiesz, człowieku? Nie kop, czekaj. Przy mu grobu, człowieku. O. I teraz... Kotek, wrzuć tam, wrzuć tam. Rzuć mu do grobu. No, postaw słonecznik na lewo. Jest. Ja cię rzucę. Kiu, ku. Pogrzeb na kółkę. Dobra, wyrzucony. Dobra, zakopujemy. Dawid, śpiewaj jak na pogrzebie. Boże, ty płakałeś nad śmiercią Łazarza. Proszę nie patrzeć śmiercią słonecznika z Discorda. Co tam pszczoła robi, kurwa? Pszczółka robi. Pszczółka, kurwa, się przewraca w grobie, jak to widzi. Pszczółka robi. Prowadź naszego słonecznika Discorda do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Amen. Damian. Tylko atak pszczółek, ja pierdolę. Kurwa, pupson się mści. O chuj. O chuj, czekaj. O, Dawid rozjebał grób słonecznika. Bije je, bije je. Zabijcie te pszczoły jebane. Dawid, jebnij te pszczoły, jebnij je. O chuj! Uciekaj, Dawid! Ja pierdolę! Dajcie łopa! Już ci daję! Goja mnie, ratuj mnie! No już dałem ci łapa! Dobra, śmieszne to było. Kurwy jebane, pół życia mi odebrali! Dawid, czemu sproponowałeś grób słonecznika w Minecrafcie? Nie zrobiłem takiego. Amen. Na słoneczniku się zemściłem. I kurwa masz ban. I zemstę w ogóle. Super shot, super. Jeszcze Q&A jest na końcu, zobaczymy. Czy jesteś pogodzony ze... O, jest ETS, dawno nie było, super. Ciekawe czy będzie. Hamuj. Twoim bratem Arkiem. Nie jestem. Balaszek pyta się, gdzie Dawid zgubił zęby. Kłótnia była. Aha. Twojej matce wypił zęby, co ona odpowiedziała mnie? O, Guzo napisał, zapytaj się czy wie, że Guzo przyprowadził się do Hiszpanii. Tak, do Hiszpanii, do jego matki. Aha, co tak ci miło? To było niemiłe trochę. Pytałem się, czy Ulaniego lubisz? Lubię Ulaniego! Tego orka, serio? O Jezu, serio? Zresztą powiedział, napisał mi, że nam skuje ryje, jak na tej mama nas spotka. Nie skuje, a to jebem, to pierdolę powiedzieć. No, to jak ty chcesz pokazać tego Ulaniego, jak on 150 kilo waży? Nie waży 150 kilo. Jak nie? To nie wiem, bo tego napierdalał, to by się nie wytrwało. Kiedy gata. Pierw mówi, że go lubi, a potem będzie gubił, aż się wykrwawił. Ja nie wiem, dziwny jest Dawid. To będzie sala gamingowa. Będzie sala gamingowa, muszę zebrać 50 tysięcy na remont sali gamingowej. 50 tysięcy. Wyszło coś na Magikala, a co teraz wyszło? I kolejne 50 tysięcy na myszki gamingowe, na klawiatury gamingowe, na stoliki, na monitory, na krzesła. Aha. Mam je zaprosić tam? Zaproszę cię, tylko komputer. Będzie za darmo herbata i kawa, i ciastka na poczęstunek. Będzie kawa i herbata. Czy Dawid ma prawo jazdy na tira? Nie ma prawo jazdy na tira. To prawda, że Dawid grał w tym filmie chłopiec w pasiastej piżamie. Nieprawda! Dawid, gdzie jest Misia, jest pytanie. W pokoju! Kamilos pyta, czy Dawid jest prawiczkiem? Nie jestem prawiczkiem. Aras pyta, czy Dawid lubi małolatki. Lubię twoją matkę, dziwka. Jezu. Trochę mi loda codziennie za 5 zł. Czy jeździłeś kiedyś z Simpsonem lub inną motorynką?
jeździłem motoryką czteropiekową, która wyciągała 120 km na godzinę na prostej drodze. Aha, to dużo na motorynkę. A jechałeś tyle, Dawid? Czy tata dał ci kiedyś poprowadzić samochód? Tak, dał mi poprowadzić samochód. O kurwa. Czy wolałbyś pocałować kobietę, która waży co najmniej 100 kg, czy z menelem? Z menelem. Kurwa, jakie pytanie. Próbowałeś czarną kaszankę Agnieszki Sopańskiej. Kaszankę? Nie wiem, czy on ma kaszankę. Jale pyta się, czy Miśka śpi w bolierze. Nie, Miśka nie śpi w bolierze, kurwa jebane, zabij pizdę. Jakub się pyta, czy Dawid będzie się bił na Fame MMA w Warszawie. Będę zbrojny. Będzie Co sądzisz o Ukraińcach? Jebać Ukraińców. Okej. Okay. A ruskich? Lubisz ruskich? Lubię Rosję, to najlepszy kraj. Ha. Pytałem się, jak było w Ustce. Dobrze. To prawda, że pan Ryszard był generałem w SS. Nieprawda. Porucznikiem chyba był, nie generałem. Mój tata był starszym szeregowym. Jest pytanie, czy Miśka lubi czekoladę? Lubi! On kurwa nie daje psu czekolady. A jabłko? Jabłko też lubi. A chipsa? Też. Kurwa, niedawno mówiłeś, że nie lubi. A babkę? Nie karmisz przez babkę? Ogarnij się, kurwa, KNF. A przepraszam. Właśnie, bo takie pierdolenie to w kurwie trochę. Pytałem się, co na obiad jadłeś. Kurczaka z frytkami jadłem. Codziennie to samo. Jest pytanie, czy studiowałeś stomatologię, Dawid? Nie studiowałem stomatologię. Play cię nadal sponsoruje, Play. Sponsoruje, cały czas, na progu sponsoruje. O, i co, masz internet na nich za darmo? Tak. Czy robiłeś kiedyś testy na IQ? Jebany ten. Czy robiłeś kiedyś testy na IQ, jest pytanie. Co ten widz zrobił teraz? O kurwa, wypadek. Tragedia. Pytanie, czy robiłeś sobie kiedyś test na IQ? Robiłem. Ile ci wyszło? Robił. 101. No dużo. Jak na taką osobę wiesz? Umiarkowaną. Dzisiaj nocne spanie. O. Nocne spanie, będzie 101 osób na live, a nocne spanie. 101. Tyle nie wejdzie. Będzie 101 osób na live, a robimy na co spanie. Jeśli nie będzie 101 osób, nie będzie na co spanie. O Boże. To nie będzie widza wiecznego spania. Byś kiedyś takim tirowcem mieć taką ciężarówką? No chciałbym. Jeździłbyś z Miśką? Co byś zrobił? Z Miśką czy byś jeździł? No jeździł. A no tak. 600 minut to minuta. No tak, 600 minut to minuta, by się zgadzało. No ile tak. To jest 5 razy 5 jest pytanie. 5 razy 5. 5 razy 5, 10, kurwa. Nie zły jesteś. 15 plus 15, 25. 30 plus 30, 35. 40 plus 40, 80. O kurwa. Kurwa, tragedia. Jebany. O kurwa! Cię kurwo jebana! O kurwa! Nie w ogóle. Co on robi ten hejter? Dawid, a jaką ciężarówką teraz jedziesz? No i koniec. Z Dawidami nie będzie grał. Dobra, i ostatni. Awantura z Ryszardem o Orange. Dawidku, jadę do Playa i jadę i zrobię zakupy. Dobra, a jakie zrobię zakupy? Ale na picie i paluszki chciałeś. I popcorn. No dobra.
Jadę do playa. Otworzę się. Niksa otwartym drzwi. Niksa! Drugi raz mówię, nie powtórzę się, drugi raz chyba nie powtarzał. Ale mówię Niksa, trzeci raz powtarzał. Ale nie ten Ryszard prowokuje! No co tata? Tatar. Okej, okay, daj mi. Dzień dobry panu. Proszę, tak, bardzo dziękuję. Dawid Wójcik z tej strony. Witam. Hasło jest w telefonie jest 25262526. Jak włączy pan telefon i wyłączy, wyskakuje panu hasło, jak pan włączy telefon, to musi pan wpisać 25256. Nie, 2526. Kurwa, za każdym razem inaczej mówi. No to nie wiem, jakie jest hasło. Pamiętam. Te dźwięki z Half-Life'a w tle. Maila? Siema. Z czego? A po co panu hasło do mojego maila? Uuu, podejrzane. Ale ja nie będę panu pytał do tego maila, do mojego hasła, bo pana pogięło. Nie będę mu podał hasła do maila, pojebał go. Ale maila, ja sobie sam go odblokuję. Po co o cholery idziesz z telefonem do Orange? Ty, ale dziwne, że wziął mu telefon i poszedł do tego, do Orange. Ciekawe. Hasło ci nie podam, to jest mój mail i nie mogę znać mojego hasła. Ta tam maila, mam live'a i nie mogę podać teraz mojego hasła. Jak telefon, jak rozmawiałem przez niego? Kurwa, nie masz, jakiś drugi ma. Służbowy. Ale ja nawet nie pamiętam, jakie jest hasło do maila. Ale czemu ktoś, tym Orange, chce hasło do maila? To jest bardzo dziwne, podejrzane, serio. Co oni tam by musieli, kurwa, chcieć zrobić z telefonem? Nie pamiętam, trzeci raz! Nie wkurwiaj mnie, Ryszard! Nie wkurwiaj mnie, Ryszard! Te wkurwiony! Wydaje mi się, kurwa, że to ktoś głosem AI Ryśka coś chciał w chuja zrobić Dawida, serio. Ale jaja. Ale mnie wkurwił ten ojciec. No. Ale mnie wkurwił. Kurwa, to by było mocne, co nie, widzowie? Ale jaja, ale serio mi się wydaje, że chyba tak było. Że głosem Ryśka jakiś gościu chciał mu zajebać jakiegoś maila. Serio. A pierdolę. Co? Ja się zachowuję, nie zaciekam. Ja wydzwonię cały czas i któryś dupę, jak ja robię live'a, o głupi mail, nie podam mu maila do konta mojego, do maila. Żeby na mojego maila się pojdzie. Nie podam ci swojego, jakby pierdala. Żeby kurwa sam maila założyć maila, a nie będę jego hasło mu do maila podała, pojebało go.
ojebało go, kurwa. I spierdala, kurwa. Kurwa z orange. Kurwa z orange. Okej, okay. Dobra. Dawidek odhaczony, super. Super były te rzeczy, a najbardziej co było śmieszne to chyba w tym Minecrafcie, kurwa. To było super śmieszne.